Szanowni Państwo, telewizja publiczna zaskakuje. Chodzi o program pierwszy, tak zwanych mediów narodowych. To nie jest uszczypliwość, ale tak ciągle się zastanawiam, o jaki to naród chodzi. I cóż się stało w tym pierwszym kanale telewizji? Został wyemitowany serial. Serial jak gdzieś tam przelotem zwróciłem na to uwagę, słyszę odmienność. Ciągle jestem przyzwyczajony, jesteśmy do tego języka barbarzyńskiego, angielskiego, który ciągle gdzieś tam nas nagabuje, oprócz naszego. A tutaj jest ta odmienność. Pojawił się język słowiański, słyszę język rosyjski. Jeszcze raz sprawdzam, faktycznie, telewizja, jedynka. Czyż to możliwe? Jakaś dziwna by była zmiana, oczywiście z mojej strony na przykład oczekiwana. Natomiast no, okazuje się, że sprawa jest bardziej wyrafinowana i skomplikowana. Faktycznie. Serial to jest język rosyjski, w tymże serialu Zniewolona, ale serial jest produkcji ukraińskiej i serial opowiada o sytuacji z punktu widzenia narracji ukraińskiej, o sytuacji początku drugiej połowy XIX wieku. Rzecz się dzieje na dawnych terenach Rzeczpospolitej, ziemi czernichowskiej. Przypominam, że od XV wieku wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, czytaj pierwszej Rzeczpospolitej, a w XVII wieku od 1619 była bardzo, bardzo poważnie spenetrowana i włączona, wręcz to była ziemia korony, Królestwa Polskiego w tym rozumieniu, z całą przecież Kijowszczyzną, nasze dawne województwo. W związku z tym rzeczą naturalną, że kultura, że przedsiębiorczość, tradycja związana jest właśnie z polskością. No ale wracamy, jest serial ukraiński w telewizji polskiej, prawie codziennie emitowany w najlepszym czasie oglądalności po tak zwanym dzienniku wiadomościach, jak zwał, tak zwał. I tak chodzi o reżimowy przekaz. Natomiast, proszę Państwa, okazuje się, że jest to dosyć ciekawa taka forma przekazywania swoistej ukraińskiej narracji. Narracji, która w dosyć dziwnym świetle stawia nas, stronę polską. Jest to, przypominam, rzecz dzieje się w ziemi czernichowskiej, gdzieś na majątku koło Czernichowa i są relacje między majątkiem, właścicielami, dziedzicami, no, czyli szlachtą, Polakami, rzecz prosta i chyba oczywista w tamtym czasie i w tamtych stronach, a ludem włościańskim, chłopami. Przypominam, że jeszcze jest to okres przed uwłaszczeniem. Proszę. I z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z dosyć taką ciekawą narracją, która pokazuje dziewczynę, która jest chłopką pańszczyźnianą, ale została wychowana w dworze polskim, zacnej rodziny Czerwińskich. No i kochani, oczywiście czarne charaktery. Czarne charaktery to polska szlachta, która się oczywiście znęca nad tym biednym ludem ukraińskim, czyli ostro przerysowana rzeczywistość. Jak najbardziej negatywne postacie to właśnie są polscy dziedzice, polska szlachta. Natomiast umęczony lud ukraiński. Oczywiście od czasu do czasu pojawiają się pozytywni bohaterowie, ale to przeważnie widać po nazwiskach. Kupcy na przykład rosyjscy, bardzo pozytywną jest pewien postacią młodzieniec, zdecydowanie rosyjskiego pochodzenia i wbrew pozostałym bohaterom, pewien serial kostiumowy, raczej chodzi w mundurze oficera w większości carskiego, przypominam, że to było imperium carskie, rosyjskie, w związku z tym w sposób niezwykle jadowity,
zakamuflowany. Pokazana jest strona dobra ukraińska. Biednego, uciemiężonego ludu ukraińskiego. Przez kogo? Przez zdegenerowanych, arystokrację, panów polskich. Numeratywnie to nie jest nigdzie wymienione. Natomiast no, trzeba być autentycznie idiotą albo szefem telewizji polskiej, panem Kurskim, żeby tego nie zrozumieć. No oczywiście pozytywnie to antypolskie nastroje i tam, zapewne na Ukrainie, jak i tutaj łechszcze gdzieś tam, no bo powiedzmy sobie szczerze, za własne pieniądze, za pieniądze nasze publiczne Polaków, zakupiliśmy sobie serial, który strzela w nas, który w tym wypadku obraża nas, polski obraz, polskość, a szczególnie na terenach naszych dawnych ziem utraconych. Teraz powstaje pytanie. Przypadek? Głupota? Nie. Pan Kurski Jacek jest dobrym filmowcem i rozumie, jakim narzędziem dzisiaj walki politycznej, narzędziem wpływu i manipulacji jest film. Sam zrobił przecież w 1994 film dosyć polityczny, Nocna zmiana. Przypominamy sobie film, który pokazywał trochę prawdy, trochę półprawdy i trochę kłamstwa, ale niezwykle rzutowo na polską scenę polityczną przyjął pewną narrację, korzystną w łódź obecnie rządzącej opcji, no i oczywiście panu Kurskiemu. Temu Kurskiemu, który jest tutaj, gdzieś w tych miastach niby narodowych, a nie temu Kurskiemu, który tam się podzielili, jest wyborczej, no nie? Ale to tak zawsze w tych rodzinach się dzielą. W związku z tym nie jest to przypadek. No oczywiście czepiasz się. No ja się jestem od tego, żeby się czepiać, bo myślę, nie staram się rozumować poprzez pół kilograma parówek na różnego typu polepszaczach, które szybko płyną do mózgu. Jestem od tego wolny. Więc myślę, w związku z tym, szanowni państwo, dzisiaj jest dosyć interesująca sprawa, szczególnie w świetle konkretnych faktów. A niedawno odbyły się wybory na Ukrainie. Wybory, które wygrał w tym wypadku komik, aktor, pan Załęski. Przepraszam, że będę mówił, w związku z tym, że to dawna Rzeczpospolita, to w naszym nazewnictwie polskim, o obecnym panu prezydencie Ukrainy, który faktycznie to był świetny eksperyment, który został zaprojektowany. Puszczamy serial Sługa Narodu. Wiemy, co się dzieje, jaka oligarchia na Ukrainie, jaka korupcja, patologia generalnie nie mająca wspólnego z demokracją. No, na szczęście u nas pod tym względem jest delikatnie na razie przynajmniej lepiej. W związku z tym poprzez ten serial ukształtowano tak opinię publiczną i potężne pieniądze. Indoktrynacja poszła niesamowita i serialowy prezydent serialu, bo też taką rolę odgrywał w rzeczywistości, w realu. Został wybrany i został prezydentem obecnej Ukrainy. W związku z tym, proszę państwa, eksperyment się powiódł, udał. A za tym obecnym panem prezydentem Załęskim, całym serialem, stoi pan Igor Kołomojski. Bardzo interesująca postać, rocznik 64, niesamowity przedsiębiorca ukraiński, pochodzenia żydowskiego, zresztą 2008, szef Stowarzyszeń Diaspory Ukraińskiej na Ukrainie, właśnie żydowskiej. W związku z tym, proszę państwa, człowiek, który potentat medialny tam, to nie jest tak jak u nas, że mają inni, no tam też mają inni, ale niby swoi. U nas jest to bardziej ordynarne, ponieważ nasze media są w rękach i niemieckich, no i częściowo teraz amerykańsko-izraelskich, niby komercyjne, niby publiczne, nie ma to znaczenia. Tam jest dosyć czytelny, tam jest prosty przekaz, ale zwróćcie państwo, jak przekaz czytelny, to po prostu nie jest fikcja. XXI wiek, dzięki jakiemuś serialowi,
Nie trzeba czołgów, wystarczy kinematografia, film. I się powiodło, udało. Serial, indoktrynacja niesamowita, który ukraiński pojawia się w telewizji publicznej, na polskich ekranach. Tenżeż pan Kurski, jak czytamy, jest niezwykle zadowolony. Przypominam, że to jest tam chyba szef tej telewizji, jakby nie było, jest przy tych wiadomo mediach. I bardzo się chwali, cieszy, że oglądalność jest niezwykle wysoka tego serialu. Podbił serca Polaków. Powyżej 3 milionów się okazuje, że dzisiaj już jest oglądalność. No oczywiście prawdopodobnie stoją za tym ukraińscy migranci, którzy także oglądają. Ale jakby nie było, wpływ zaczyna być dosyć poważny. Nie wiem, czy na tym serialu się skończy, czy to o to chodzi. Nie wiem, co w zanadrzu jest, o jaki ma być ostateczny wydźwięk i uzyskany cel tego serialu. Ale dlaczego łączę pana Kołomojskiego z tym serialem, a nie gdzie w internecie państwo tego nie znajdziecie. Tutaj polecam wszystkim nam, naszym dziennikarzom, tym środowiskom, między innymi Kresy.pl, naprawdę zainteresowanie się tym tematem i potwierdzenie lub ustalenie, bo ja jestem pewien, że dokładnie tak jest. Przypominam państwu na dowód, bodajże 12 lipca rok 2018, pan Kołomojski w Polsce, w Warszawie, donosi chyba Radio Z, dobrze zorientowane, oni wiedzą, o co chodzi w tej grze, z panią Julią Tymoszenko. Tu się spotyka, w Warszawie. Tu dokrywają, bo przypominam, że pan Kołomojski to zagorzały wróg, bo tam jako oligarchowie z poprzednim panem prezydentem Poroszenko mocno się pokłócili i po prostu tak zwanego tortu, który się kroi, zabrakło, więc jest bardzo konkretna biznesowa przyczyna, to jest człowiek biznes. W związku z tym rzeczą jest przesądzoną, kto, jakie pieniądze. Serial zresztą został w kilka miesięcy szybko zrobiony. No, widać, że dołożono pieczołowitości w wielu kwestiach. Ta relacja, która jest tam zdecydowanie pokazana, obrazująca nas w negatywnym świetle Polaków poprzez rody Czerwińskich, Szaferów, marszałka Szlachty, tam państwo znajdziecie bardzo dużo tego zakamuflowanych odniesień, ale też ma podatny grunt tutaj. Ja spotykam się, środowiska narodowe pieją, oni narodowcy, etc. I tacy towarzysze narodowi potrafią stać na stanowisku. W Polsce uwłaszczenie, tutaj w Królestwie Kongresowym, car zrobił. To nie nasz manifest powstańczy, nie 63, nie powstanie styczniowe, tylko car. Car potwierdził ten manifest, bo nie można było inaczej, nie dało się inaczej. Ale to my byliśmy tutaj najgorsi. Zresztą jest wielu zwolenników, że sytuacja z przedwojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, niewolnictwa, była niemalże podobna do stanu rzeczy, który był w Rzeczpospolitej. No, takim patriotom zawdzięczamy właśnie słabość naszego narodu, zawdzięczamy ten szerzący się fałsz. Do państwa wszystkich kieruję niesamowity apel. To właśnie nie są, to jest nasze życie. Nasze życie to nie jest film. To nie jest zabawa. Sprawa jest dosyć poważna. Jesteśmy indoktrynowani z każdej strony, a jeszcze należy wziąć pod uwagę, że nie mamy dzisiaj żadnej polskiej elity politycznej, intelektualnej, która reprezentowałaby oficjalnie nasz naród. Bo chyba nie będziemy kpili, że całe to towarzystwo od prezydenta, zaczynając po parlament, reprezentuje nasze interesy, czy ma wspólnego coś z polskością. Faktem jest, że tam wielu biednych, zagubionych, zidiociałych jest przedstawicieli naszego narodu, ale to nie oni decydują. To nie oni zarządzają, więc autentycznie weźmy sobie do serca to, co się dzieje, jakie jesteśmy poddani manipulacji.